naszych ukochanych psów. Nie ma znanych i dotychczas krytych kręgów kultury i cywilizacji, których nie można znaleźć śladu psa pracującego dla człowieka. Zarówno tych najpotężniejszych, mających wpływ na globalne lub przeogromne zmiany cywilizacyjno-kulturowe ludności, takich jak starożytna Mezopotamia, Egipt, Grecja, Rzym, potem ukształtowane w zaściankach, zakątkach świata środkowej Ameryki, środkowej Afryki czy krain północnych. Pies wszędzie towarzyszył i wspomagał człowieka. Nie ma określonej miary granicy wpływu psa na rozwój człowieka, ale przecież to dzięki tej wszechstronnej współpracy, następnie inspiracji twórczej, poznawczej natury i bogactwa innego gatunku, umiejętności manipulowania nim, wykorzystania go do własnych potrzeb, człowiek się rozwija, podlega postępowi wiedzy i wrażliwości. Pies pozostaje sobą, canis lupus, ze swoimi instynktami, zmysłami, nierozpoznanymi do dziś telepatiami. Mimo wielu krzywdzących patologii, jakie na przestrzeni dziejów pies doznał od człowieka, dzięki sile i rozproszeniu się, jako gatunku na ziemi, stale się odradza i jakby na nowo, w najlepszej wersji, rozpoczyna pożyteczną współpracę z człowiekiem. To fenomen gatunku. Od pradawnych czasów, w których to człowiek odważył się uwiecznić swą wrażliwość na otaczający go świat, kiedy to rozpoczął najwspanialszą przygodę ludzkości, przygodę ze sztuką, a tym samym intelektualnym awansem w prehistorycznych czasach, człowiek utrwalał w jaskiniach techniką rytu i malarstwa w tak odległych zakątkach świata jak Hiszpania, Szwecja, Algeria, psa biorącego udział w polowaniach. Zatem udokumentowany triumfalny pochód psa u boku człowieka rozpoczął się jeszcze w jaskiniach. Jeszcze jednym dowodem na odwieczne sprzymierzenie się psa z człowiekiem jest mitologia, w której pies odgrywa zauważalną i charakterystyczną dla swoich walorów rolę. Psy spotykamy w astrologii, a nawet w niektórych religiach. Czymże są mity, legendy? Są niepisanymi, przekazywanymi słownie z pokolenia na pokolenie wstępem do tworzących się historii kultur i cywilizacji. Pies występuje w mitologiach kultur pokrewnych, na przykład świata antycznego, ale występuje także w mitach światów odosobnionych. Skandynawski strzeże za światów, afrykański niesie pomoc człowiekowi, eskimoski odwozi psim zaprzęgiem ludzkie dusze w zaświaty, aborygeński odkrywa życiodajne źródła dla człowieka. A któż nie pamięta egipskiego Anubisa, psa, szakala, wilka, przewodnika zmarłych, greckiego symbolu wierności Argosa lub Cerbera, stróża Hadesu i przewodnika do niej. Jego imię symbolizuje do dziś najsprawniejszego strażnika, a postać uwieczniona została w licznych rzeźbach, malowidłach, na przykład w Łazienkowskim jest wspaniały monument Cerbera, wszedł i do naszej rzeczywistości. Nawet Kościół rzymskokatolicki dość oszczędny w symbolice animalistycznej, powołał w 1216 roku we Francji zakon dominikanów, psów pańskich, bożych. W Polsce
osiadły od 1223 roku w Krakowie. A święty Krzysztof, jego piękną i powabną urodę skrywano przed wielbicielami wszelakiej płci maskowaną głową psa. A chińskie znaki zodiaku, od zawsze i prawie wszędzie występuje pies. Dzięki wykopaliskom, pozostałościom elementów architektury, rzeźby, medaliarstwa, ceramiki, nagrobkom, mozaikom, witrażewnictwie, rzemiośle artystycznym, kobiernictwie, złotnictwie, by prześledzić obecność psa w różnych cywilizacjach i ważyć zmienność jego pokroju. Porównajmy zatem psy na wizerunkach asyryjskich, molosowate, egipskich harcie i krótkonożne, greckie, myśliwskie i szpice. Świat antyczny, Egipt, Grecja, Rzym, Afryka, Ameryka Środkowa, Azja, wciąż nieodkryta Azja, gdzie doszukamy się jeszcze, gdzie na pewno dowiemy się jeszcze wiele o psach. Europa to niewyczerpalne źródło przykładów roli psa u boku człowieka, jego pracy, oddania, ale także też wielkiej rozbieżności typów psów. Czy były to już w dzisiejszym tego słowa znaczeniu rasy psów? Proszę Państwa, bardzo powszechnie używamy we wszystkich odmianach słowo rasa, która w jakimś sensie dąży do pewnego systematyzowania i uporządkowania form i cech życia. Źródłem rasy jest niewątpliwie ewolucyjny ciąg istnienia gatunku. On bowiem charakteryzowany jest jako zbiór osobników reprezentowany przez populację zwierząt lub roślin swobodnie krzyżujących się o swoistych cechach anatomicznych i fizjologicznych, przekazywanych dziedzicznie. A czym rzecz jest rasa? Ja to za encyklopediami Państwu podaję. A czym rzecz jest rasa? Jest zespołem osobników w obrębie gatunku, odznaczających się swoistymi cechami przekazywanymi dziedzicznie, głównie użytkowymi, które mogą być ukształtowane przez hodowcę lub czynniki naturalne i środowiskowe. W obu wypadkach zasadnicze znaczenie na kształtowanie się gatunku i ras mają środowisko, do którego my dziś nie przywiązujemy żadnej wagi i uważamy, że właściwie pies może być kształtowany bez środowiska, że środowisko na niego nie ma żadnego wpływu. Dobór, selekcja i czas. Współczesny człowiek chce wszystko przyspieszyć. O biologicznych, bardzo skomplikowanych i zawiłych mechanizmach skupiania i przekazywania potomstwu cech psychofizycznych dowiedzą się Państwo na wykładach z genetyki i na tych nagraniach, które Państwo dzisiaj mają. Niewątpliwie człowiek opanował bardzo dawno umiejętność kształtowania swego naturalnego otoczenia. Może to my mamy za małą wiedzę na temat nauk przyrodniczych świata antycznego, a przede wszystkim Azji. Pozostają zatem niewyjaśnione metody kształtowania psiego charakteru. Czy ludzie świata antycznego w Azji czynili to metodycznie, dążąc do określonych wyników, czy nieświadomo? Nieświadomie. Mało na ten temat wiemy. Skracając tę myśl, proszę Państwa, my dziś wiemy, jak kształtowane są rasy we współczesnej Europie, ale jak były kształtowane, jakie stosowano metody doboru, selekcji,
Azji, czy w świecie antycznym, czy w innych cywilizacjach, gdzie występuje, jest zbliżony do no, określonych pokroju psychofizycznego, my nie wiemy. Trzeba sobie to śmiało powiedzieć. My korzystamy ze skutków tamtej wiedzy, bo myśmy częściowo teraz odziedziczyli z innych kultur, ale jak one tam były kształtowane, my tego do dzisiaj nie wiemy. Jak kształtowali Chińczycy swoje rasy, nie wiemy. My znamy skutki tego, ale nie wiemy, jak to się odbywało. Mam nadzieję, że wcześniej czy później zdobędziemy taką wiedzę. Proszę Państwa, no w taki bardzo krótki sposób, jak kształtowały się rasy psów, przede wszystkim w środowisku europejskim. Proszę Państwa, spróbowałem podzielić to na cztery szablony. Najstarszy szablon. To niewątpliwie są to rasy endemiczne, rasy, które ukształtowały się w wyniku pewnego odrębnego środowiska ludzi i zwierząt, zamkniętego środowiska, niedostępnego, odseperowanego, niedostępnego do innych i tam ukształtowały się najrozmaitsze rasy. Mamy tego sporo przykładów. Takimi rasami endemicznymi na pewno są psy grenlandzkie, samojedy, islandzkie, lapinkoiry, niektóre teriery. Drugim takim szablonem kształtowania się ras to jest, i proszę to wziąć pod uwagę, to jest dobór cech użytkowych, służących człowiekowi, który spowodował wyrównanie się typu pokroju psów. Najpierw pies był kształtowany, jeżeli już mówimy o tym, celowym doborze. Najpierw pies był kształtowany dla celów użytkowych i w wyniku nakładania się cech użytkowych i utrwalania ich powstał pewien pokrój psów. Proszę pamiętać, że jeszcze w średniowieczu w Europie pojęcie rasy dotyczyło użytkowości psa, charakteru i użytkowości psa. Dopiero potem ten pogląd został rozszerzony o fenotyp psa, a dzisiaj przesadzamy, bo właściwie tylko powłoka psa, ta wydmuszka psa jest najistotniejsza, a nie to, co on ma w łepetynie i nie to, co się mieści w jego charakterze, w jego pracy, w jego umiejętnościach. My dzisiaj mamy, hodujemy psy na wydmuszki, bo tylko się liczy pokrój zewnętrzny zwierzęcia. Takimi przykładami właśnie hodowli psów na cechy użytkowe to to, o czym już Państwu wspominałem, to jest cała grupa psów gończych europejskich. No gończych przede wszystkim, bo potem one się tam rozrosły. Ale proszę Państwa, na przykład Lundehundy, które zupełnie zostały, to szpice, psy należące do grupy szpiców, służące do polowania na maskonury. Bogu dzięki, już teraz maskonury są pod ochroną, także mam nadzieję, że ten pies zniekształcony przez człowieka w wyniku właśnie hodowli po to, żeby mieć określone korzyści z niego. To jest pies służący do wydobywania młodych maskonurów ze szczelin z nadbrzeża morskiego. W
związku z tym on ma zniekształcone stawy barkowe, łokciowe, kręgosłup i oczywiście ma większą ilość opuszek po to, żeby miał lepszą przyczepność do śliskich skał. To jest zniekształcony pies człowieka dla celów użytkowych. Proszę Państwa, trzecim takim szablonem, grupą psów, to są psy odzyskane, odziedziczone, zdobyte w innych strefach kulturowych. One w różny sposób do Europy przebywały. Proszę zważyć, że one przybywały do Europy już w formie użytkowych psów bojowych. Tak liczyliśmy po antyku całą grupę psów molosowatych. Tak uzyskaliśmy, proszę Państwa, całą grupę psów azjatyckich, ale tej puli uzyskaliśmy, proszę Państwa, w wyniku podboju, uzyskaliśmy psy hodowane na przykład w Azji dla fanaberii estetycznych, no bo trudno nazwać tak wspaniałego psa, jakim jest Pekińczyk, że on nie został wyhodowany dla fanaberii estetycznych. To jest przepiękna rasa, która zresztą, proszę Państwa, nie wiem w jakim stanie one dzisiaj są, ale powiedzmy, Pekińczyki zawsze miały sławę psów szalenie odpornych, silnych, o wiele mocniejszych fizycznie i zdrowotnie na przykład irlandzkich. Czy tak dzisiaj jest, to nie umiem powiedzieć, bo może już zupełnie Pekińczyki są. Ale pies, który ma skrócone i wykręcone kości długie, pies, który ma zupełnie skrócone kości twarde, czy to nie fanaberia estetyczna? Coś takiego istnieje. I proszę Państwa, czwarta grupa to są psy hybrydowe. To są te psy, które powstały w drugiej połowie wieku, XIX wieku. Może pod wpływem tej tego szaleństwa wystawowego, jakie się rozpoczęło właśnie w drugiej połowie XIX wieku, może dla atrakcyjności, niejednokrotnie dla celów użytkowych. I to są psy, które stworzył już człowiek, współczesny człowiek, mając pewną wiedzę o dziedziczeniu, stworzył dla atrakcyjności pokroju tego zwierzęcia. Do tych celów, proszę Państwa, używane były zarówno rasy endemiczne, jak rasy wywodzące się z antyku czy z innych kultur, jak rasy, które stworzone były w wyniku doboru cech użytkowych. Najpierw to były pierwsze takie krzyżówki, prawda, dla celów użytkowych. To był jakiś poodle pointer. Prawda? Dzisiaj, proszę Państwa, szaleństwo krzyżowania ras chyba osiągnęło jakiś zenit. Dlatego, że dzisiaj krzyżuje się goldeny z pudlami, laby z pudlami, mopsy z kingchersami, yorki z maltańczykami, dziesiątki innych krzyżówek. Również robi się to przede wszystkim dla fanaberii ludzi, którzy chcą mieć niepowtarzalnego psa. Oczywiście ten pies jest powtarzalny, ale proszę pomyśleć, co się w jego łepetynie dzieje.
Przecież ten pies nie ma tylko skrzyżowanych cech fizycznych. Ten pies ma również... pomieszaną zupełnie psychikę. Nic dziwnego, że tych wszystkich doświadczalnych psów, bo trudno to nazwać inaczej, najwięcej jest w schroniskach, prawda? Bo zabawiamy się takim pieskiem. Raz, drugi i koniec. Jak już Państwu wspomniałem, w Europie pojęcie rasy powstało w średniowieczu i dotyczyło zachowań łowieckich. Instynkt ten jest podstawą, bazą użytkowości psa, oczywiście myśliwskiego, ale także pasterskiego, obrończego. Gdyby nie instynkt łowiecki, proszę Państwa, nie byłoby wspaniałej pracy border collie. Bo przecież to na instynkcie łowieckim ten kunszt wybasania psa pasterskiego jest oparty. Również przy pracy psa obrończego też jest wykorzystywany instynkt łowiecki, bo te wszystkie praca na śladzie, gonienie przestępcy i tak dalej. To są wszystko cechy myśliwskie. Przez wieki człowiek żyjący w określonym środowisku kształtował pokrój i chter psa dla swoich potrzeb. Funkcjonalność psa jest najważniejszą przyczyną, która spowodowała tak wielką różnorodność postaci psa. Pewnym problemem na tle wizerunku tradycyjnego psiarstwa jest współczesny człowiek niecierpliwy, żyjący w stałym pośpiechu i nieustannej pogoni za pseudosukcesem. Funkcjonalność pokroju psa przyspiesza za pomocą zabiegów chirurgicznych i fryzjerskich. Nie mamy czasu, a może i pomysłu na wyhodowanie, na przykład z krótszym ogonem, więc je amputujemy. Nie mamy czasu na wyhodowanie psów na przykład z małymi uszami, więc je kopiujemy. Wprawdzie to dzisiaj jest zabronione, ale taka sytuacja istniała do niedawna. Farbujemy, dopigmentowywujemy, kleimy, łamiemy. I to, proszę Państwa, ta pogoń z estetycznymi wrażeniami, czy to jest jeszcze hodowla, czy to już bonsai? Bo mi się wydaje, że już idziemy w tym kierunku. Do hodowli psów potrzebna jest cierpliwość i czas. Czas, czego my, no pieniądze też podpowiada mi to Elżbieta, oczywiście, oczywiście też, ale natury nie da się przyspieszyć. My dziś oczywiście, znając pewne zasady dziedziczenia poszczególnych cech, przyspieszamy te formowanie się cech, przede wszystkim zewnętrznych. Ja się tylko ciągle zastanawiam, no tak, ulepszamy fakt, że mamy już pieski, które dziedziczą czarną łatę na lewym uchu. Ale proszę mi powiedzieć, co się dzieje z ich głowami? Proszę zobaczyć, proszę podpatrywać zwierzęta, ile się różnych krzyżówek widzi w parkach.
Jakie to nieszczęście. Ja niedawno podpatrywałem psa krzyżówę Bigla z jakimś terierem. Nie wiem jakim, bo na pewno on miał... To nieszczęście psie, proszę Państwa, nie z powodu swojej postury, bo nawet to było estetyczne, ale z powodu swojego zachowania. Po co to robimy? Nie wiem. Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. Funkcjonalność, przepraszam bardzo, psów i ich pokrój ewoluuje wraz ze zmianami gospodarczymi, społecznymi i sposobem życia i potrzebami człowieka. Rasy psów są tego przykładem. W nie tak odległej przeszłości około XVII wieku egzystowały w Polsce opisane, wliczone w malarstwie typy psów, może już rasy, dziś zapomniane i wymarłe. Przeznaczone i użytkowane były do bardzo specjalistycznych funkcji. Były to pijawki do szczwania grubego zwierza, brytany do szczwania grubego zwierza, ale i do pilnowania domostw, farbotropy do odszukiwania po tropie postrzałków, kundysy do stróżowania, pokurcza do polowania, wilczarki do stróżowania stad na pastwiskach, owczarki do wypasania owiec. Niestety nie miały szczęścia przetrwania. Znamy ich pokrój i charakter wyłącznie z literatury fachowej. Cudem ocalało 5 polskich ras. Ogar polski, hart polski, owczarek podhalański, polski owczarek nizinny i gończy polski. Proszę do serca wziąć sobie tych ocalałych 5 ras i dlatego jeszcze pozwolą Państwo, że o nich Państwu wspomnę. Ponieważ o rasach polskich nigdy za dużo, to proszę posłuchać ogar polski. Poszczycić się może najstarszą i najlepiej opracowaną historią rasy, użytkowości pokroju. Myślę o Zogary z 1608 roku Jana Ostrologa, to wielkopomne dzieło kynologiczne na skalę światową. To opis sposobu układania, użytkowania i pokroju rasy. To pierwszy wzorzec polskiej rasy. Myśliwstwo Zogary i następnie dzieła tegoż autora stanowiły merytoryczną postawę przy odbudowie rasy i redagowaniu współczesnego jej standardu. Zapisane jest pod numerem FCI 52. Hart polski, charakterystyka jego wyglądu, prawzoru dartu, ukazuje się w książce Gospodarstwo jezdeckie, strzelcze i myśliwcze z doświadczeń szlachcica polskiego, napisano w roku polskim 1600 przez Anzelma Gostomskiego. Następnie już znacznie później powtórzono opis wyglądu harta polskiego w artykule o psach miejskich, w szczególności o harcie domniemanego autorstwa Wiktora Kozłowskiego. Rok 1823, tom trzeci Sylwan. W roku 1880 w Lwie staraniem redakcji Łowca wydano pracę Aleksandra Ubysza Hart. Te trzy bezcenne publikacje stanowią niecodzienne źródło wiedzy na temat budowy, proporcji, typu i pracy harta polskiego. Są podstawą jego standardu, łatwy numer do zapamiętania, 333. Owczarek podhalański. Pierwszy jego standard zatwierdzony został przez Polski Związek Hodowców Psów Rasowych w Polsce 7 czerwca 1936 roku. Członek Polski Związek był członkiem Polskiego Związku Kynologicznego w Polsce od 1938 roku i numer standardu 252. Polski owczarek nizinny, choć wystawiany i opisywany w literaturze już we wczesnym międzywojniu,
to jego oficjalny standard zatwierdzony został przez Zarząd Związku Kynologicznego w Polsce dopiero w 1956 roku. W FCI zarejestrowany jest pod numerem 251. Gończy Polski, Beniaminek polskich ras, dynamicznie rozwijający się. Wzorzec uchwalony w 1983 roku FCI wstępnie zatwierdziło pod numerem 354. Jeśli chodzi o rasy polskie, to mają one jednolitość kraju pochodzenia i twórcy standardów. Inaczej jest we wzorcach ras, które prócz krajów pochodzenia posiadają wpisany kraj patronacki. Wynika to z faktu zawłaszczenia wielu ras przez niektóre państwa europejskie, Wielka Brytania, Francja i Unia Krajów Północnych, psów pochodzących z byłych kolonii, wypraw wojennych, podbojów ekonomicznych. Przykładem takiego łupu wojennego już po II wojnie światowej, jak i ta amerykańska, łajka rosyjsko-europejska zasilona po stracie przez Finlandię Karelii, lub o mały włos nasz hart polski podzieliłby los Kresów. Obiektywnie przyznać należy, że niektóre rasy zyskały u patronów popularność, zachowały ciągłość istnienia. No, nic dziwnego, że zachowały ciągłość istnienia, jeżeli ich kraje rodzinne, rodzime były podbite. Więc tam może by rzeczywiście nie zachowały ciągłości istnienia. Jakie będą dalsze losy, trudno przewidzieć. Obecnie Anglicy bardzo dużo eksportują do Chin. Chińczycy importują z USA, Kanady. Japończycy wygrali wojnę o Akitę. Chińczycy przebąkują zmianę standardu Szarpei. Na razie na ogólną ilość ras, około 400 zarejestrowanych w FCI, około 10% ma patronat innych krajów niż kraj pochodzenia. Wspomnieć także należy, że istnieje jeszcze szereg ras endemicznych, a może skleconych endemicznych, o wiedzę dziedziczenia na potrzeby atrakcyjności, które czekają na rejestrację w FCI AKC Kennel Clubie. Niewątpliwym winowajcą za ilość ras jest szaleństwo popularności mody na psy rasowe spontanicznie rozpowszechniające się na przełomie XIX i XX wieku. W tym to czasie odkryto wiele ras regionalnych. Przyspieszono ich wędrówkę i rozpoczęto wyhodowywać nowe rasy w wyniku krzyżówek międzyrasowych, bulteriery, bulmastify. Praktykowano również przeflansowywanie dorobku hodowlanego do innych krajów. Przykładem tego są Boston Terriery, amerykańskie Cocker Spaniele, amerykański wodny spaniel i inne. Przenoszono też pojedyncze cechy z jednej rasy na drugą, jak na przykład u pudli umoszczenie morelowe i szare. Ponoć to pierwsze przetransplantowano ze szpiców miniaturowych, drugie z Whippetów i Bedlingtonów. Niewątpliwie najśmielszymi krzyżówkami dokonanymi już za naszych czasów były krzyżówki psa z wilkiem, a więc cofnięto się jakby do pratypu psa. Czechosłowacki, proszę Państwa, niezmieniona jest nazwa, tylko te dwa kraje przyczyniły się do powstania Wilczaka i holenderski Charles Wolfhound, które są wyhodowane na bazie krzyżówek psa z wilkiem.
Ale proszę Państwa, ostatnią, czym błagam, bo ja tu niestety mam jeszcze gorzej z gardłem, ale słuch mam jeszcze doskonały, przepraszam i dobrze. Proszę Państwa, ale najbardziej taką śmiałą krzyżówką, którą zrobili Rosjanie, nad którą pracują ponad 30 lat, to jest pies Sulimowa, to jest pies skrzyżowany z szakalem złocistym. To jest pies, który ma, to jest oczywiście program służb specjalnych czy wojskowych, no trudno mi powiedzieć, w każdym razie to jest pies wyhodowany do wykrywania najmniejszych dźbeł materiałów wybuchowych. To jest pies o najgenialniejszym węchu na świecie. Podobno to jest pies, który zdecydowanie przewyższa wszystkie psy gończe. Podobno odziedziczył i wyprowadzona jest ta cecha z szakali złocistych, które mają tak wspaniały węch. On jest w obiegu zamkniętym, te psy. One nie są jeszcze wyprowadzone poza swoje miejsce hodowli i poza użytkowanie. One są już wrzystywane i podobno taki pies jest w stanie wykryć materiał wybuchowy wielkości ziarnka piachu w największej ilości bagażu na lotnisku. Genialny powrót znowu do korzeni gatunku, do krzyżówki psa z szakalem. Ten pies i szakal, on się przewija w historii literatury. Jak będziemy mieli spotkanie, to Państwu opowiem, bo w starej literaturze łowieckiej, rosyjskiej, łajki swego czasu były dzielone na wilkopodobne i szakalopodobne. Także widocznie ten szakal znowu tak daleko w tym naszym piesku nie tkwi. Myślę, że badania genetyczne, znowu tutaj jest skłon do badań etycznych, myślę, że badania genetyczne, proszę Państwa, rozwikłają te nasze wątpliwości. Proszę Państwa, nowe rasy powstawały też na zlecenie wielkich władców, jak na przykład Czernysz i mniejszego kalibru ludzi ze świecznika społecznego, jak Eurazjer lub Kronforlander. To są rasy, które już powstały za naszego żywota. Oczywiście, że to szaleństwo pomnażania ras i różnorodności pokrojowych psów było możliwe dzięki temu, że coraz większa była wiedza o dziedziczeniu poszczególnych cech. Ale pamiętajmy, ona nie jest jeszcze pełna. Nie przesadzajmy z tym, bo ta wiedza nie jest jeszcze pełna. Tak, genetyka niewątpliwie będzie kluczem do bogactwa wiedzy, postępu i dlatego, parafrazując powiedzenie przypisywane Stefanowi Batoremu, a pod którego pręgierzem żyło jeszcze moje pokolenie, diste puer latine, ego te faciam, mości panie, mogę powiedzieć, uczcie się dzieci genetyki, on uczyni was światłymi. I to w wielu wymiarach. Jest ona bowiem sposobem rozszyfrowania, zbadania zagadek przeszłości, drobnych, interesujących i poważnych. Nie będziemy już hipotetycznie dociekać, czy cecha długowłosości
sprzężona z łagodnością charakterów u akit amerykańskich, czy akit to wpływ sachalińskiego karafuto, czy nieraz spotykana zawinięta warga u mopsów i szarpei to cecha wspólnoty pochodzenia, czy faktycznie mops przyczynił się do stworzenia nowych ras i dalej, czy rzeczywiście Canis familiaris palustris to autentyczny przodek szpica. Genetyka, proszę Państwa, to wyznanie. Poznanie genetyki uporządkuje nazewnictwo umaszczeń psów, bowiem do dziś posługujemy się symbolicznymi kolorami kryjącymi w sobie wiele niedomówień i niespodzianek. Umożliwi nam odczytanie, co kryje się w psie pozytywnego i negatywnego oraz co przy odpowiednim doborze wyniknie. Ułatwi ocenę psów, umożliwi ustalić wartości cech fenotypu, ich dalsze skutki. Genetyka to tajemnica życia i jego przyszłości. Jaką rolę w dalszym świecie odgrywa pies? Otóż w wielu miejscach na świecie wykonuje jeszcze funkcje tradycyjne, jak pracuje w łowiectwie, pasterstwie, stróżowaniu, służy w wojsku i służbach pokrewnych, pracuje przy lawinach, gruzowiskach, powodziach i innych klęskach żywiołowych, poszukiwaniu narkotyków, pirackich nagrań, pracuje jako przewodnik ociemniałych, zaprzęgach zimowych, ale i gospodarskich. Do dziś pracują psy w Szwajcarii czy Bawarii. Udziela się jako zwierzę wszechstronnie terapeutyczne. To jest olbrzymia rasa, jaką dzisiaj odgrywa pies, zarówno w kuracjach dla starców, chorych dzieci, czy przy specjalizacji przestępców trudnej młodzieży. To jest olbrzymia, jeszcze nie opanowana dziedzina pożytecznych cech psa dla człowieka. Tworzy odpowiednio wyszkolone z bezpieczeństwa Bangladeszu między wolno żyjącymi tygrysami i ludnością cywilną. Ale proszę Państwa, takie samo zastosowanie znalazły na przykład karelskie psy na niedźwiedzie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Tam jest problem w wielu miejscach, że niedźwiedzie wolno żyjące przechodzą do osiedli ludzkich. Ponieważ żyją pod ochroną, trzeba było znaleźć sposób na odstraszanie ich od osiedli ludzkich. I wynaleziono bardzo prosty sposób. Zastosowano karelskie psy na niedźwiedzie, specjalnie wyszkolone. I one dzisiaj tworzą w tych miejscach, gdzie się pojawiają niedźwiedzie, strefy bezpieczeństwa między człowiekiem i zwierzętami wolno żyjącymi. Wspaniała rola psa. Służy też do aktywizacji człowieka poprzez wspólne zabawy, jakieś talerze, skoki na odległość do wody, piłeczki. Powierzane ma też nowsze, trudniejsze zadania, jak wykrywanie ataków epilepsji i wykrywanie nowotworów. Proszę Państwa, w ogóle jeżeli patrzymy na dzisiejszą kynologię troszkę szerzej, to musimy pamiętać o czym, że na przykład w Stanach Zjednoczonych dziesiątki raz psów używanych jest do najczystszych celów. Psy gończe, na przykład bloodhoundy, używane prywatne, ludzie, którzy mają takiego pieska, on używany jest do poszukiwania różnych zwierząt domowych, które giną
I takie bloodhoundy szkolone są i pracują. Najrozmaitsze małe psy szkolone są w domach dla ludzi do przynoszenia kluczy, telefonów komórkowych i dalej. W Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, no i jeszcze powiem może rzecz niezbyt, powiedzmy, ale chyba już wszyscy jesteśmy przed kolacją, na przykład są psy przeurocze, bigle, które służą do wykrywania gniazd pluskiew w domach. Prawda, te psy się szkoli i te psy pracują. Tak jak dowiedziałem się, myślę, że ze źródeł wiarygodnych, w Stanach Zjednoczonych większa ilość psów bierze udział w najrozmaitszych próbach sprawności i pracy, aktywizacji człowieka niż w wystawach. My znamy tylko tę jedną część piękna psiarstwa amerykańskiego, te wspaniałe wystawy. Ale pamiętajmy, że przede wszystkim tam psy pracują. Przede wszystkim właśnie przy socjalizacji więźniów, tych wszystkich trudnych ludzi, tam są specjalnie szkolone i pracują te psy. Autentycznie te psy pracują, czego u nas zupełnie nie widać. Tak? Ale to bardzo się cieszę. Proszę Państwa, ale i dziś pies wykorzystywany jest do niecnych zadań. Celowo spotęgowana jego agresja wykorzystywana jest do rozbojów, kradzieży, walk psów, postrachu w obozach koncentracyjnych czy jenieckich, do uprawiania hazardów, uprawiania zoofilii. Oczywiście te poczynania człowieka są potem następstwami przepełnionych schronisk dla zwierząt. To też jest współczesny, proszę Państwa, problem, który stwarza bezmyślny człowiek. Bo to my odpowiadamy za nadprodukcję psów, które potem są w schroniskach. To my za to odpowiadamy. My, nie mając poczucia odpowiedzialności i szacunku dla zwierzęcia. My je w bezmyślny sposób kujemy i te zwierzęta potem dostają się do schronisk. Ja to zaliczam do takich samych haniebnych zachowań człowieka, te nadliczbowe, te przepełnione schroniska, jak to, że psy były używane w obozach koncentracyjnych czy do walk psów. To jest to samo, proszę Państwa. Co? Już koniec? Skracać mam. Proszę Państwa, ze smutkiem muszę powiedzieć, że niestety jeszcze psy służą jako zwierzęta doświadczalne. Jeszcze takie zjawisko jest. To już oczywiście mniejszego kalibru, ale też no, powiedzmy na poziomie wrażeń estetycznych. Ale proszę Państwa, pies spełnia jeszcze rolę jakiegoś substytutu kolombiny lub pierota na dulskiej kanapie i jest przedziwnie strojony i przebierany. To też jest sprawa fatalna. Proszę Państwa, strój psów ma pewną historię. Ale ten strój był przede wszystkim, miał cechy przede wszystkim użytkowe. Ten strój psów wywodzi się ze świata antycznego, rzymskiego i iryjskiego, gdzie psy bojowe były ubierane nie dla dekoracji
a dla swojego bezpieczeństwa we wspaniałe kapy. Te kapy służyły ochronie psów w boju, w walkach. Dzisiaj niestety troszkę inaczej się to wszystko odbywa. Chociaż, proszę Państwa, i do dzisiaj ubieramy psy użytkowe, na przykład psy, które służą do ratowania topiących się, psy do wykrywania, do przy gruzowiskach, one też mają swoje ochrony, prawda? Też mają ochrony, też mają znaczenia Czerwonego Krzyża i tak mają odpowiednie, są odpowiednio oznakowane. Ta ochrona psa, proszę Państwa, naturalna, to jego wspaniała grzywa, która miała służyć do ochrony przed zębami wilka. I to, co było, proszę Państwa, prowadzone przez człowieka, a dzisiaj to jest zupełnie wykręcone. Wspomagane grzywy psa były obrożami kolczastymi, ale te kolce były na zewnątrz. To były dla psów stróżujących stado. Takie obroże możemy zobaczyć, takie stare obroże dla psów stróżujących w Muzeum Obróż Psa na Zamku w Lidz, ale są i w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem również takie obroże. Dzisiaj, proszę Państwa, co my robimy? Te kolce odwracamy w kierunku psa. Rozszerzamy właśnie sortyment tych narzędzi tortur dla psa, to przez jakieś zaciskowe obroże, a to właśnie przez obroże kolczaste, albo nawet obroże z impulsami. No, brakuje nam czasu, brakuje nam cierpliwości i kultury do tego, żebyśmy ze swoim psem w sposób odpowiedni wali. Te zjawiska są dowodem na to, że człowiek idzie w złym kierunku w stosunku do zwierzęcia. Jaka jest zatem przyszłość psa? Jaką napiszemy rolę dla najmniejszego zwierzęcia, które co najmniej od tysiącleci towarzyszyło człowiekowi w pracy, wysiłku, rozwoju? Czy zabiegając o postęp w hodowli będziemy niczym mędrcy od eugeniki pochyleni nad mapami genetycznymi śledzić dobre i złe cechy materiału i z matematyczną dokładnością kalkulować dalszy ich rozwój? Czy pies polegnie na ołtarzu błyskawicznej wojny o postęp i sukces, wytrzebiony z instynktów i zmysłów, zamieni się w zunifikowane, piękne i żywe białko? Czy ta nadmierna, przerysowana pasja nie robi krzywdy psu, a może robimy ją sami sobie, zubożając naszą wrażliwość, rezygnując z możliwości pracy z psem, zatracamy jego dla nas zaufanie i zaprzepaszczamy tysiące lat najwspanialszej, niespotykanej sprzyjającej gatunków? Czy w nas pozostanie choć nutka romantyzmu, sentymentu, szacunku dla przyrody, natury, jej nieprzewidywalności i tajemniczości? Zachowajmy umiar, harmonię, umiejętne korzystanie z wiedzy i zachowajmy szacunek dla natury i życia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie tego materiału. Szczególnie gorące podziękowania składamy rodzinie Zygmunta Jakubowskiego za zgodę na upublicznienie wykładu i udostępnienie zdjęć z archiwum rodzinnego. Dziękujemy też każdemu, kto poświęcił swój czas i nadesłał zdjęcia, dzięki czemu możemy wspominać tę wyjątkową postać.